Widzowie, jest bardzo późno, a Lucky w nocy wyciąga mnie na cmentarz. Lucky, może powiedz, czemu my idziemy tam w ogóle w to straszne miejsce o tej porze? Co ci przyszło do głowy? Ogólnie dzwoniłem do ciebie, bo chciałem, żebyś przyszedł na cmentarz, bo schowałem tam swój skarb, taką swoją złotą koronę, bo tutaj nigdy w nocy by się nikt nie zapuszczał, a ja tam schowałem skarb, choć musimy znaleźć. No dobra, mam nadzieję, że go znajdziemy. Wziąłem w ogóle wykrywacz metali, ziomeczku, więc w razie co bardzo dobrze. Metali będę mógł ci pomóc. Ja się troszeczkę boję, jak mam być szczery. Słuchaj, wolałbym tutaj przyjść w dzień, wiesz, na ten cmentarz. Ej, czekaj, Lucky. Coś piknęło, jest jakiś sygnał, coś mi poczekaj, tutaj wykryło. Tu chyba gdzieś schowałem tą koronę, o, tutaj, coś mi tu pika, ewidentnie, Lucky, tutaj jest taki sygnał. Tak, to tutaj, spróbuj coś wykopać. Dobra, tu. Dobra, czekaj, mieczykiem. Ej, patrz, tam jest jakaś skrzynka, Lucky, to tu ukryłeś ten swój skarb, to ta skrzynka? Tak, to tutaj tą złotą koronę ukryłem. Zabrałem twój skarb, szukaj go. Ej, wygląda na to, Ej, Lucky... nic nie ma, ktoś mi zabrał skarb mój, no nie! Ja nie mogę, a to była naprawdę wartościowa korona? No to było naprawdę, jejku, to było tak wartościowe, że ja nie wiem, ja bym mógł za to sobie kupić 3 domy. Ty, no to powiem ci, że możemy się rozejrzeć. Kto to mógł zabrać, słuchaj, ktoś specjalnie ciebie strolował i zostawił jeszcze taką dziwną tabliczkę. Nie wiem, możemy, słuchaj, wiesz co, wykrywaczem metali może znajdziemy tutaj gdzieś tą koronę w pobliżu, co? Dobra, to może możliwe, że ktoś zakopał ją w innym miejscu, może znajdźmy, poszukajmy ją. Tutaj, Lucky, coś mi tutaj pika. Pika mi w ogóle pod tym grobem. Coś tutaj jest. Trzeba kopać? Tu trzeba kopać, dawaj. Ja mam kill off albo takie coś. Patrz, mogę tutaj tym drillem wykopać. Ej, tu nic nie ma. Chociażby przez ten czas, patrz. Poczekaj, jeszcze tam na... No, ej, coś jest ewidentnie. Ty, tam jakiś potwór wodny tam mieszka. Przepraszam, potworze. Czy widziałeś może gdzieś koronę ogólnie Lakiego? Szukamy korony i zwiewamy stąd. My tu nie chcemy zadzierać z tobą. Nie bójcie się mnie. Ja nie jestem taki zły. Ja wam pomogę. Spokojnie, powiedz nam tylko, gdzie jest ta korona i my sobie już stąd zwijamy na spokojnie. Nie chcemy tutaj szukać problemu. O nie, Laki, uważaj ostrożnie na niego. Wiesz coś o tej koronie czy nic na ten temat? Halo? Ja wam pomogę, ja jeśli mi przyniesiecie stak ryb, to mam dla was wędki. Wędki? Ale ja nie mogę, ale jest noc, teraz to chyba tak... Co, diamentowe wędki, Lucky, on nam daje? Przecież ryby teraz nie biorą chyba o tej porze. Złowicie mi stak ryb, ja wam pomogę wtedy. No dobra, to bierzemy się. Zarzucam wędeczkę i bierzemy. Lucky, ty musisz złapać ogólnie 32 ryby, ja złapię 32 dobrze, ryby. Dobrze, 32, jasne. I będziemy mieli stak, ale już mi się, słuchaj, nie podoba, że my zadzieramy z tym strasznym potworem morskim. Dobra, widzowie, zaraz będzie chyba jakiś branko. Ale nie, my na razie nie zadzieramy, na razie łapiemy mu rybki, także wszystko jest dobrze. Dobra, mam rybę. Masz. Dobra, jedną już masz, chociaż to nie była chyba ryba. Co ty złapałeś, Lucky? Emeralda złowiłeś? Skrzynię skarbów znalazłem i kliknąłem, po tym otworzyłem skrzynię i emerald. Kozak! Ja mam też pierwszą rybę. Dobra, widzowie, także my się bierzemy za łowienie i zaraz złapiemy stak ryb. Widzowie, spędziliśmy tu naprawdę sporo czasu, ale zobaczcie, ile ryb mamy. Chyba to już jest w ogóle stak, tylko widzicie, w różne ryby mamy. Ej, tutaj nawet... Ty, widzieliście to? Zobacz, jaką rybę złapałem. Ty, tutaj, dawaj mi tu następną do ekwipunku, Lucky, i już możemy z nim gadać, słuchaj, nakarmimy tego... Ty, on tam jest, on nie potrzebuje wody do oddychania, chodź, ja się go boję. Ty, może ty byś mu dał te ryby, co? Lucky, ja bym ci oddał, zaniesiesz no dobra, no to ja z nim pogadam. Dobra, pogadaj z nim, słuchaj, ja tutaj odkładam te ryby. Może. Ja tutaj kładę i powiedz mu, że tutaj odkładamy te ryby. Panie, normalnie potworze... Co się mnie boicie? Halo? Tak, boimy się pana, tam są pana ryby. Zostawiliście mi ryby tutaj? Okej, dobra, sobie wezmę. O, złapałem wielką bardzo. Rybę, złapałem. Ej, żartowałem, proszę pana, ja wcale nie chcę pana łapać. Ty sobie robisz żarty ze mnie? Chwila, dobra. Ty nie możesz tak robić. Mieliśmy układ, gdzie jest korona Lakiego? Teraz proszę mówić natychmiast. Gdzie jest korona? Ja chciałem tylko sobie zjeść swoje ulubione przysmaki, rybki. Ja tak naprawdę nie mam pojęcia, kto wam zabrał ten skarb. Lucky, on ogólnie mi pół życia naraz i normalnie nas oszukał. On nic nie wie. Jaki oszust. Chowajmy się przed nim. O nie, uciekajmy. Zaraz was zjem. Trzy serduszka. I zwiewamy, widzowie. Widzowie, schowaliśmy się przed tym potworem. Był naprawdę mocny. On już chyba poszedł do swojego grobu, Lucky. Jak myślisz? Już mamy spokój? Mam nadzieję, że on na pewno nie wróci tutaj, wiesz? Ostrożnie, słuchaj, bo on może nas zaskoczyć z każdej strony. Słuchaj, to był oszust. Złapaliśmy mu tyle ryb i nam nic nie powiedział. Dobra. No właśnie, a tyle czasu po...
poświęciliśmy, żeby złapać te ryby. Tak, ja odpalam znowu, słuchaj, wykrywacz metali i zaraz znajdziemy coś. Zaraz tutaj coś wymyślimy i słuchaj, twoja korona będzie tylko z dala. Ty już poczekaj, od... coś słyszę, jakieś piekanie tak, tutaj od tutaj, ciebie. Tutaj, Lucky, tutaj trzeba kopać. Ty patrz tutaj w ogóle. Ty, ale zobacz, jakie magiczne coś, tutaj jest woda. To jest jakiś magiczny blok wody, widzowie, taki płaski tutaj pływa. Nie widziałem czegoś takiego nigdy. Dobra, kopiemy tutaj. Ja się cykam, Lucky, może ty byś to znowu wykopał. O nie, tu jest gniew, w głowie się nie mieści. Przepraszam, aha, że zakłócamy panu spokój, panie gniew, ale my tylko szukamy mojego przyjaciela korony, wie pan coś? O nie, ja jestem straszny gniew, rzucę wam tutaj parę baloników, ej, żebyście się pogniewali. Jak to? Ej, jaki jestem zły w ogóle? Ja ci dam normalnie gniew. W ogóle, Lucky, po co ty mnie tu przyprowadziłeś na ten cmentarz? Ja powinienem teraz sobie spać w łóżku, ale jestem ej, zły i rozgniewany. Ty chyba zwariowałeś, weź ty, po co mnie tutaj zaciągnąłeś do tego, na ten cmentarz? Ja cię zaciągnąłem, jak my twojej korony szukamy normalnie, co ty gadasz do mnie w ogóle teraz, co? Idź sobie stąd, Gipley, ja cię tutaj nie chcę, ty jestem pogniewany na ciebie. Ty mnie nie denerwuj normalnie, Lucky, ty mnie wyciągasz z chaty, zaraz, weź mnie nie rozgniewuj jeszcze bardziej, naprawdę. Jestem pogniewany na ciebie, zdenerwowałem się. Ty, ja na ciebie też jestem pogniewany, przez ciebie gdzieś się dokopałem normalnie, ja ci dam normalnie. Ej, przestań mnie atakować, dobra, ziomeczku, nie atakuj mnie, schowaj ten mieczyk normalnie, Lucky, nie rozgniewuj mnie. Ej, co ty w ogóle, czemu normalnie mnie rozgniewałeś na tyle, że mojego kumpla pokonałem, co ty żeś narobił, gniew, ja ci dam, co ty normalnie narobiłeś dobrego? Znacie takiego, takiej odsłony jak gniew, nie znacie, że ja rozpyliłem tymi balonami gniew was? No ja nie chciałem czegoś takiego, wiesz gdzie jest ta korona, gadaj, przynajmniej nam zdradź tą tajemnicę, my szukamy tylko korony mojego kumpla i nic więcej nie chcemy od siebie, rozumiesz? Koronę, z tego co ja wiem, to korona, to ściemniasz, już to widzę, słuchaj, gadasz jakieś farmazony, już normalnie ci zaraz pokażę gniew, uciekaj nie stąd. Dobra, poszedł, widzowie, ale zgrifował w ogóle Dirt. Muszę teraz przeprosić Lucky'ego, smutno mi, nie chciałem się z nim pokłócić. Ej, widzowie, patrzcie, tam Lucky biedny, smutny płacze, przykro mu się zrobiło. Ej, Lucky! Jest mi tak przykro, łapaliśmy cały dzień ryba, przyjacielu, a Gipley mnie pokonał. Przepraszam, ale to był gniew, stary, Lucky, normalnie, no naprawdę, mówię ci, to był gniew, on nas rozgniewał i nas skłócił, to była tylko, słuchaj, taka iluzja, my nie jesteśmy tacy rozgniewani na siebie. No właśnie, Gipley, mi się wydawało, że my się lubimy i że się tak, nie pokonujemy. Nie chciałem, słuchaj, mogę ci jakiś żart powiedzieć, nie wiem, żeby cię rozbawić trochę, poprawić ci trochę humor czy coś, nie płacz. Nie, nie ma co. Nie ma ja co, ci powiem, to, słuchaj, po prostu poszukajmy dalej po prostu wykrywaczy z wykrywaczami. Ja mam taki jakiegoś żarcik. Idzie Lucky z Gipleyem, słuchaj, na cmentarz i szukają korony normalnie. Gipley, to nie jest żart. Dobry żart normalnie, chociaż to nie jest żart, tylko naprawdę fakt. Dobra, mamy jeszcze cierpliwość, żeby szukać tej twojej korony? Bierzemy się w garść? Jasne, że tak, Gipley. Dobra, odpalamy wykrywacz metali i lecimy, nie będziemy się poddawać. Jakieś tam potwory nie popsują nam naszych planów. Dobra, czekaj. Ej, Lucky? Lucky, jest problem. Tutaj mi wykrywacz metali ogólnie pika. Jaka ciemna twarz tutaj jest, co tu jest? Ja nie wiem, ale już to, słuchaj, nie ma tej twarzy, bo rozwaliłeś. Ja nie mogę, widzisz tego potwora? Ej, to jest przecież potwór z windy, widzisz to? Ja nie mogę, rzeczywiście. Panie potwor... O nie, on się zbliża, Lucky. Odejdź od niego, bo cię pożre. On ma paszczę otwartą. Panie potworze z windy, my nie chcemy... Czego wy chcecie ode mnie? Co wiesz tutaj przykuniło? Proszę pana, wie pan może, gdzie jest taka korona mojego kumpla Lakiego? Bo szukamy, tylko niech pan zamknie tą paszczę i nie chce nas pożreć, please. Wiecie, ja wiem tak naprawdę, kto ma tą waszą koronę, ale musicie mi pomóc zdobyć windę. Windę zdobyć? A co, ona jest ogólnie zdobyta przez kogoś? Tak, ona jest pilnowana przez jakieś służby, przez które nie da się dostać do windy. Dobra, to ja teraz normalnie wynagrodzę ci to, Lucky, i ty tutaj zostajesz, a ja z tym potworem pójdę i normalnie załatwię tą windę i nam powie, gdzie jest twoja korona. Zrobię to dla ciebie, kumplu. Także potworze, prowadź ogólnie. Jasne, idziemy. Jasne, Gipley, dobra, ja tu zostanę. Dobra, idziemy, słuchajcie, z tym strasznym potworem. Trochę się boję, ale pomożemy mu tą windę. Ej, weź tego Dirta, nie chcę, słuchaj, sam sobie bierz tego Wirta. Prowadź mnie do tej windy. Dobra, proszę pana, panie straszny potwór. Ogólnie to rzecz gdzie biorąc, jest ta winda? Tam jest naprawdę
dużo policji, niech pan ich nie rozgniewa, niech pan tu zostanie, na chwilę się schowa, a ja z nimi pogadam i może coś mi się uda ugrać. Chowaj się pan tutaj, za rogiem, no dobrze, bo pana no zaraz dobrze, zobaczą. Ale co, oni nam nic nie zrobią przecież. Spokojnie, możesz ich wystraszyć i oni normalnie będą niebezpieczni. Przepraszam, panie władzo, bo ogólnie tam? Tutaj jest ta winda, tak, tam? Tak, tutaj jest ta winda, zgadza się. Jest a co ty szansa słuchasz? Ogólnie, żebyście państwo po prostu udostępnili tą windę dla mnie i mojego przyjaciela? Słuchaj, no nie ma takiej opcji, no coś ty. Bo ja tak naprawdę muszę się tam dostać do tej windy. Czemu ona jest tak pilnie strzeżona, co? Ale Gplay, nie ma takiej opcji, żebyś jej się tam dostał. Nie, no ja muszę tam iść. Masz się stąd wynosić. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ciemno. Ja tam muszę się dostać do tej windy. Ja wynoś nie mogę, policja stąd, mnie atakuje. Potworku, zaatakowali mnie, pomóż, pomóż, potrzebuję pomocy, policja mnie zaatakowała, musimy normalnie zmienić plan i się i o po nie, prostu policja z nimi walczyć. Cię zaatakowała, ej, policja, idźcie stąd. Ja nie sobie. Mogę, mam mało serduszek, pomóż mi, dobra, musimy teraz po prostu razem współpracować, żeby dostać się do twojej windy, dawaj, damy radę, zostało tutaj dwóch policjantów i słuchaj, mamy to, dobra, tutaj jeszcze, słuchajcie, jeden policjant, dawaj potworku, damy radę. No, pokonujemy ich, Co ja w ogóle, słuchajcie, robię? Tutaj. Pomagam jakiemuś strasznemu potworowi, żeby tylko lakiego koronę. Jak ja mogę mieć problemy? Dobra, tu jeszcze jeden został, ostatni, dawaj go. Okej, okay, chodźmy. Dobra, to jest ta twoja winda tutaj, zgadza się? Tak ona wygląda? Tak, to jest ta moja winda. Na które piętro jedziemy? Oj, coś tam kliknąłem. To jest chyba -2 z tego, co ja kojarzę. Okej, dobra, -2, słuchaj. Ej, dobra, to tutaj trzeba kliknąć -2, ale ja wiesz co, dobra, to może byś mi powiedział, ty sobie tam leć już na które piętro chcesz, a mi byś powiedział tylko, gdzie jest ta korona, co? Wiesz co, no... Ja ci nie powiem, gdzie jest ta korona, bo tak naprawdę nie wiem, wszyscy cię wkręcamy, ha, ha, ha. Co? Ty oszuście jeden, normalnie. Gdzie on zniknął, widzowie? Gdzie zniknął? Ej, potworze, gadaj, gdzie to jest? Ej, jejku. I weź mnie zostaw. Ty potworze przeklety, ja uciekam, widzowie. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzieś cię przeniosłem. On mnie goni. Nie wiem, słuchajcie, na razie go nie widzę. Gdzieś normalnie lecę jakimś torem przeszkód. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Uciekamy, jestem zatruty, widzowie. Co tu jest grane? Gdzie tu jest wyjście? Dobra, parter, tutaj uciekamy. O nie, zostaw mnie, potworze przeklęty. Nigdy nie będę wam ufał, potworze przeklęte. Niedobre, w ogóle są same oszuści. Uciekamy stąd. Wracamy, widzowie, na ten upiorny cmentarz i trzeba znaleźć mojego kumpla Lakiego, bo nie wiem właśnie, gdzie on się podział. Ej, czekajcie. Ej, Laki, co ty tu się chowasz? Co, się boisz czegoś? Coś zauważyłeś? O, Gplay, dobrze, że tutaj przychodzisz. Wiesz co, ja się ukrywam przed postaciami, bo tu są jakieś złe postacie. Ty, no to dobrze, nic ci się nie stało, wszystko gra. Szukamy dalej. Ten potwór mnie oszukał, czaisz? Kolejny potwór, kolejny osób. Co, znów cię oszukał? No nie, no musimy znaleźć w końcu tą moją koronę. Może przekopiemy po prostu cały cmentarz, słuchaj, weźmiemy po prostu te wiertło i wszystko będziemy kopać i w końcu znajdziemy w ogóle twoją... Ty! Znalazłem coś, Laki, wykopałem coś strasznego. Ja nie mogę, uciekaj. Ty, to tam księżyc, uwaga, on wyszedł. To jest straszny księżyc chyba. O nie, księżycu, przepraszamy. Ja jestem zły księżyca. Pewnie szukacie tej korony, co? Ej, skąd wiedziałeś, że szukamy korony Lakiego, którą gdzieś tutaj ja ktoś ukradł? Ja widziałem postać z Piły, która zabrała wam tą koronę. Co, postać z Piły? A gdzie ona ma grów w ogóle? Gdzie ona tu urzęduje, co? Wiesz może? Postać z Piły, no nie wiem, musicie sami znaleźć. Dobra, jakoś damy radę, a ty nie jesteś zły, nie zrobisz nam krzywdy, księżycu? Ja nie jestem zły, tylko zarzucam wędkę. Ej, zaraz ja mam diamentową wędkę i też cię złapię, to ostrożny bądź lepiej. Dawaj go, Laki, na wędkę zaraz go złapiemy. Ha, nie taki straszny ten księżyc, nawet spoko, ty, nawet nam pomógł. Ty rybę złapałem. Nie, no ryba spoko, powiem ci, myślałem, że on będzie nas atakował. Ja nie mogę, co się stało w ogóle, zostałem pokonany, ale wydawało mi się... Ty stary panato, Laki, ja rybę w powietrzu łapię, zarzucam sobie w powietrze. Jak ty to robisz? Ta wędka łapie w powietrzu w ogóle rzeczy, panato, widziałeś? Pyki mam następną. Nie, to tylko ekspa łowisz. Stary, ja wszystko robię, dobra, dawaj, bierzemy wykrywacz metali i szukamy. A nie, tego... serio, ja też łapię ryby w A nie mówiłem? Powietrzu. Chodź, szukamy, ty czekaj, Laki, mam jakiś sygnał, wykrywacz metali mi tu prowadzi, czekaj. O nie, lećmy tam. Ty, Laki, nie wiem, czy tutaj jest ten koleś z Piły, ale tutaj mi pika, jak najbardziej tutaj mocno. Słuchaj, tu kopiemy,
Kopiemy, myśli, że to dobry pomysł? No dobra, kopmy, bo to jest jakiś, czok, tutaj. Jest jakaś klatka i jakieś, słuchaj, komputery tam są, widzę. Tak, ja wejdę. Stary komputer, co tam jest? Co tam jest, ziomeczku? Coś strasznego? No, komputer, monitor, ale nic tutaj większego nie widzę. Jak tam nogi jakiegoś potwora są? Kto tam jest? Co ty mnie wkręca, stary? Ja nie mogę... No dobra, wkręcam cię. Przecież to koleś z piły jest. Ej, przepraszam, a pan tu jest uwięziony w klatce? Co tu pan robisz ogólnie z piły? Uwolnić pana? Czy co? Nie uwolnicie mnie, tak. Dobra, uwolnimy pod warunkiem, że dasz nam pan koronę lakiego, bo podobno ty masz koronę. Powiedział nam właśnie to straszny księżyc, dlatego prosimy o koronę i wypuszczamy pana, okej? Okay? Możemy się tak umówić? Słuchajcie, ale jeszcze brakuje mi miłości. Potrzebuję taką zakonnicę, co mieszka koło Nuba do mieszkania ze mną. Czy moglibyście mu uwolnić? Ale ty myślisz, że ktoś w tej klatce by chciał z tobą mieszkać, jakakolwiek dziewczyna? Raczej nie. Wydaje mi się, że ciężko by ci było. Ale wiesz co, w sumie nie wiem, no jak chcesz, to możemy spróbować. Tak, bardzo bym chciał, bo mi jest smutno samemu. No dobra, ale masz tą koronę na pewno? Tak, mam. Ukradłeś ją, tak? Przyznaj się. Nie, mam ją, ale nie powiem na razie gdzie. Dobra, to siedź tutaj, a my postaramy się tą zakonnicę namówić, żeby z tobą chciała zamieszkać. Ty laki ogólnie, on szuka miłości, ten koleś z piły. I musimy iść obok domu Nuba do jakiejś zakonnicy ją namówić, żeby z nim mieszkała w tym więzieniu, czaisz? O nie, straszna zakonnica, no nie, no dobra, ale jeśli trzeba, to pójdziemy, ale to jest bardzo straszna zakonnica. No dobra, chodź, spróbujemy. Widzowie, to ten domek chyba obok Nuba, taki zarośnięty, zaniedbany. Ojejku, wiesz co, ja się chyba boję tego domku, ja tam nie idę. Ej, no to, no ale to twoją koronę szukamy, nie moją, stary. Ale ja się boję tam iść do tego strasznego domku, zobacz jak on wygląda, strasznie, ja też się jak horroru. Boję, to nikt tam nie idzie i wracamy do domu, nie szukamy korony, okej? Okay? Nie, no ty idź, bo ty się na pewno nie boisz. Ja nie mogę, Laki, słuchajcie, mnie naprawdę wykorzystuje do swoich planów. Ja mam teraz chodzić po jakichś strasznych domach w środku nocy i szukać jakiejś zakonnicy. Puk, jest tu ktoś, tu chyba nikt nie mieszka w ogóle. Pełno pajęczyn, widzowie. Ej, przepraszam, jest tutaj ktoś. Ej, widzowie, tutaj coś jest na dół. Schodzimy, może zobaczymy tutaj, co jest. Ej, w ogóle mam to lustro. Mogę po prostu i w razie co da... Ej, ona tam jest, widzowie. Patrzcie, straszna zakonnica. Nie, ej, ja jestem tutaj. Puk, puk, można, przepraszam, piękną panią tutaj. Można wejść? Ależ jasne, oczywiście, że tak. A dla pani prezent. Piękne lustro. Proszę bardzo, żeby się pani mogła przeglądać w lusterku. Ale po co mi lustro, jak ja nie lubię patrzeć w lustro na siebie? Ale czemu nie? Bo w ogóle jest pewien kandydat dla pani, który po prostu chciałby, żeby pani została jego dziewczyną. Jest taka szansa, żeby się pani na randkę umówiła? Nie, no ale to nie jest możliwe. Ja nie jestem urodziwa, ja nawet zębów nie myję. Jak pani nie myje zębów? Proszę się nie ruszać, ja zobaczę, jak pani zęby wyglądają. Pani uzębienie, no nie ma pani jednej jedynki. Ja nie wierzę, że komuś tam nie zależy. Ale nie wszyscy zwracają uwagę na zęby. Proszę pani, pani kochana, pójdźmy. Bardzo fajne miejsce jest. W klatce jest taki przystojniak, który po prostu za panią szaleje. Naprawdę? Przystojniak? To ja lubię taki przystojniaku. No to właśnie, no to o to mi chodzi. No to zapraszam panią, zaprowadzę i będzie wszystko w porządku. Umówi się pani na randeczkę, poznacie się i będzie dobrze. To za mną. Dobra, jesteśmy na miejscu, to jest bardzo urodziwy, piękne miejsce. Mój kawaler. Tutaj jest twój kawaler do wzięcia, chodź, schodzimy na dół, mogę ci schodki tutaj zrobić, bo żebyś sobie nogi nie skręciła. No chciałabym, bo ja tutaj ogólnie jestem nieprzyzwyczajona do takich, żebym schodziła i wchodziła panie po jakiejś... Panie Spiły, już tutaj mam dla pana kandydatkę, już tutaj przepuszczam ją do widzenia. O, jaki urodziwy chłopak. Zapraszam panią, może pani wejść, ja tutaj normalnie was zamknę razem, będzie romantycznie, randeczka i tak dalej. Także proszę bardzo, jak się podoba ogólnie? Fajnie jest? Mi się bardzo podoba. Ten człowiek z piły naprawdę bardzo urodziwy chłopak. W sumie chłopak pasujecie jest do siebie. Widzowie, jak oceniacie tą parę? Czy ona ma szansę na miłość, czy raczej nie za bardzo? Napiszcie w komentarzu w skali 1 do 10, jak oceniacie ich szansę na miłość. A ty, panie Piła, chyba wykonaliśmy... Ej, to ta korona? Dziękuję! No, to za korona, trzymaj ją! Dziękuję, dobra, to ja już nie przeszkadzam wam, to ja już uciekam, zdobyłem to, co chciałem, także ja nie mogę, widzowie, mamy tą koronę. Ty, ale gdzie jest Laki? Musimy znaleźć Lakiego. Patrzcie, Laki w ogóle myśli, że go tam nie widać, on się skrada właśnie na tym jakimś dziwnym, nie wiem nawet jak to nazwać. Laki! Laki! Tutaj na dole!
Mam twoją koronę. O, siema Ghibli, co tam słychać? Zobacz co mam twoją koronę, chcesz ubrać? Zobacz. Ale co to za korona? No, zdobyłem ci koronę, stary, ubierz sobie na głowę i ty myślisz, wyglądał... że to jest ta moja korona? No coś ty. To nie jest ta korona? Weź ją przymierz, ubierz ją no, na głowę. No przecież to nie jest ta korona, no co ty? Jak fajnie wyglądasz, stary. To jest jakiś hełm, co ty mi dałeś? No co ty, weź, nie żartuj sobie ze mnie. Ej, czyli to normalnie ten dziomek z piły nas zrobił w bambuko, serio? Ciebie zrobił z bambuku, to jest jakaś maska w ogóle plemienna, ja nie chcę jej. Dobra, to oddaj mi tą maskę, może mi się przyda, słuchaj, chyba że ona jakąś klątwę, słuchaj, nie, ja jednak jej nie chcę. To jest jakaś pewnie podpucha, zabierajcie mi tą maskę plemienną, choć wejdziemy na górę, na dach. I ale może... wiesz co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zaobserwować, kto na przykład wie coś na temat tej korony złotej mojej. Słuchaj, i może musimy byśmy po prostu podsłuchali jakąś rozmowę. Się tu zaczaić, schowamy się tu na dachu, zrobimy sobie tu punkt widokowy i będziemy obserwować w koło, czy ktoś nie wychodzi po prostu z tych grobów i po prostu nie ma twojej korony. Na razie nic nie widać. Jest... Ej, Laki, ktoś się tam wykopuje, zobacz. Aha, widzę, coś no. Co się dzieje, widzisz? Bez naszego udziału może się dowiemy. I Zonomali... Czekaj, przecież to jest Zonomali. Zonomali wychodzi z grobu. Czekaj, co on kombinuje? Co on kombinuje normalnie? Gdzieś idzie, wychodzi... Ej, tu jest ta korona, Laki! To moja korona, tak, to ta korona. Ja nie mogę, no to teraz trzeba, słuchaj, go normalnie odciągnąć od tej korony i mu ją zabrać. Czekaj, zagadaj go, a ja się zakradnę tutaj. Dawaj, Laki, krzyknij coś, żeby do ciebie poczekł. Zonomali, słuchaj, chodź tutaj na chwilę, chodź tutaj, przyjdź. Mam do ciebie taką sprawę, bo ty właśnie miałaś coś takiego, szybko. Że ten... Dobra, Zonomali, ej, zobaczył mnie, Laki! Mnie. Zobaczył mnie, ratunku, teraz się wkurzy z Zonomali. Musimy zwiewać. Ewakuujemy się. Zwiewaj, ja się zajmę z Zonomali. Ja nie mogę, szybko, zabeczkuję go. Laki, uciekaj, zostałeś z nim tam zamknięty. Ha, uciekam mu. Dobra, patrzcie na to. Zwiewamy z Zonomali, ty widzowie. Dobra, gdzie się schować, gdzie się ty, schować? Uciekł, przeskoczył Laki, budynek. Goni mnie, weź coś zrób. Dobra, widzowie, mam pomysł. Chowamy szybko tutaj gdzieś tą koronę. Dobra, tutaj ją schowam szybko i on nie będzie wiedział. Odciągniemy go, a Laki później ją odbierze. O nie, ratunku, Zonomali mnie goni, pomocy. Ja się tu wbijam, podbudowuję się na górę. Laki, weź go ode mnie. Już biegnę, próbuję cię znaleźć, ale gdzie ty jesteś? Czekajcie, wędką go ściągnę, zepchnę go. Ha, jestem przy galerii handlowej. Stary, mam go tutaj na dole. Już go biorę. Chcę mnie wędką ściągnąć. Dawaj, atakuj go, ciśnij go. Dawaj, Laki. Jako też go może na wędkę złapię. O, nawet jabłko złowiłem. I kolejne rzeczy łapię. Ja nie mogę tak Lakiego samego zostawić. Dobra, wjeżdżamy normalnie na Zonomali. Zonomali, zaraz ciebie pokonamy. Bank i bank. Ty, daliśmy radę. Ty, udało nam się, Gplay, ale Laki, super. Zobacz co tu jest. Czy to, czego szukałeś cały czas? Tak, to jest moja korona, tak, zgadza się. No to proszę, słuchaj, jest twoja. Pomogłem ci, to była naprawdę ciężka noc, ziomeczku. Ja już chcę mi spać. Szczerze, jestem mega zmęczony, wiesz? No to ja też idę spać. Dobra, to dobranoc. Mam nadzieję, że mi to jakoś wynagrodzisz, te moje wysiłki później. No jasne, że wynagrodzę.